Budowę Radomskiego Centrum Kultury prezydent Radosław Witkowski zapowiadał już w październiku 2017 roku podczas jubileuszu dziesięciolecia Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Do tematu prezydent Radomia powrócił w trakcie ubiegłorocznej samorządowej kampanii wyborczej. Po raz kolejny została zapowiedziana budowa Radomskiego Centrum Kultury. Na lokalizację przyszłej instytucji wskazano teren przy parku Stary Ogród od strony ulicy Okulickiego. Na taką lokalizację nie zgadza się Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni zapowiedzieli skierowanie do prezydenta Radosława Witkowskiego listu, w którym będą prosić prezydenta, żeby ten wstrzymał podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na opracowanie wyglądu Radomskiego Centrum Kultury. Wszyscy wiemy, jak ważne są tereny zielone w tak dużym mieście, jakim jest Radom. Budowanie Radomskiego Centrum Kultury kosztem takiego terenu naprawdę nie jest uzasadnione. W tym momencie walczymy ze smogiem, staramy się dbać o to, aby nasze powietrze było czyste. Ja sugeruję, aby właśnie na tej działce, która sąsiaduje z parkiem Stary Ogród i która stanowi prawie jego integralną część, dokonać nasadzeń, posadzić drzewa, a nie budować Radomskie Centrum Kultury. Radni PiS proponują, żeby prezydent ogłosił konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji przyszłego Radomskiego Centrum Kultury.